21 sierpnia 1943 trzeciego roku. Pojechałem dziś z tym tutejszym młodzieńcem do Saint Suzanne, jest to małe miasteczko. Odległy od Joué o 30 kilometrów i uznane, klasy, jako zabytek architektoniczny. Młodzieniec skończył «warem ma 22 lata i tytuł inżyniera. Jedynak, typowy tutejszy fisa-papa. W miarę pewny siebie, w miarę ograniczony, sporo dobrych chęci, pomimo torturowania umysłowego, jakiego dopuszczano się na nim bezkarnie przez 16 lat. Studiuję go jako okaz tego, do czego doprowadza system wykształcenia abstrakcyjnego, w którym człowiek jest równaniem algebraicznym, a cały świat i ludzkość królikiem doświadczalnym. Rozmowa z moim towarzyszem jest trudna. Wszystkie moje usiłowania rozszerzenia natrafiają na zmysł ścieśniania żeby przeszło przez szyjkę do butelki, w której buduje się kapliczkę ideologiczną system. Długa praca w pocie czoła, praca rozpoczęta w XVIII wieku, gdy taki Helwecjusz potrafił powiedzieć, iż z najskromniejszego pastucha alpejskiego można dobrowolnie zrobić likurga lub Newtona. Praca kontynuowana przez cały XIX wiek wydała dzisiaj dopiero swe owoce. Właśnie z malarza pokojowego i kaprala mamy coś na kształt likurga, a z niedoszłego popa gruzińskiego. Nowoczesnego Peryklesa, półboga. Pracowało się na to naprawdę wydajnie. PLW, zostawszy ministrem, powie w jednej ze swoich mów, iż całą swą politykę opierał na ścisłości zasad geometrii. A cóż innego dzieje się dziś na świecie? Ten młody chłopak, tak samo jak miliony innych w Niemczech, w Sowietach, w Stanach Zjednoczonych i w Azji, wierzy, że wszystko da się zrobić. W myśl tej lub innej teorii, ideologii, systemu. Guglielmo Ferrero pisał po tamtej wojnie, że jeżeli cywilizacja starożytna upadła, to dlatego, że w pewnym momencie straciła ona nadzieję na ulepszenie państwa. Nasza cywilizacja narażona jest na ruinę z przyczyny wręcz przeciwnej wierzy ona za bardzo w możliwość wszystkich postępów, z postępem politycznym włącznie. Co oznacza postęp polityczny i wiara, ślepa wiara w jego możliwości, wiemy to dzisiaj. Rozwijając swoją myśl, Ferrero pisze dalej: W sumie czujemy się tak pewni w naszej mocy stworzenia doskonałego państwa, iż nie wahamy się poświęcić mu dóbr ocenianych jeszcze wczoraj jako wartości nie dające się obliczyć, na przykład wolność. Starożytni chcieli udoskonalić państwo, lecz wiedzieli oni, że są w stanie udoskonalić je jedynie w pewnych granicach. My straciliśmy poczucie tych granic. Rozumujemy na temat instytucji politycznych tak, jakby były one z wosku i jakby każda generacja mogła je kształtować według swojego pomysłu. Jakby można było im narzucić wszystkie zmiany i rezultaty, jakich wymaga nasza koncepcja dobra publicznego. Tak, jakbyśmy mieli swobodę wyboru pomiędzy wszystkimi doktrynami politycznymi, jakie umysł ludzki zdolny jest stworzyć. I właśnie w tych milionach odchowanych młodych ludzi przestało istnieć poczucie granicy. W myśl tej innej teorii lub chwilowej półprawdy przekreśla się wszystko. Młodość bywa zawsze idealistyczna, buntownicza, simplistyczna w swoich rozumowaniach, apodyktyczna. Jest to zupełnie zrozumiałe. Ale gdy patrzę na dzisiejszą młodzież, zauważam rzecz zupełnie monstrualną. Pełną równowagi zimnokrwistość. To nie jest idealizm burzliwy i gorący, idealizm błyszczących oczu, rozdętych nozdrzy i purpury policzków, gromów rzucanych na lewo i prawo, przyspieszonego pulsu. Jeszcze w nas, w moim pokoleniu, była przede wszystkim gorąca negacja, zdrowy anarchizm z jednoczesnym pragnieniem dobra i szlachetności, ciepłym i młodym. Dziś ten młody chłopak a z nim milion innych wiedzą w sposób przerażający czego chcą. Rozumują na zimno i naukowo. Ludzkość, najbardziej zgłożone zagadnienia życia są w ich rękach muchą, której odrywa się skrzydła, nogi, głowę. Bo tego wymaga jakaś teoria, system lub ideologia. I oni wierzą, to jest może najpotworniejsze, oni chcą wierzyć. Coraz częściej w zetknięciu z tą nową umysłowością mam wrażenie, jakbym patrzył na kunsztownie wypiłowaną Laubzegą kapliczkę umieszczoną w butelce. Cały proces wychowania dzisiejszego w Niemczech, w Ameryce, a szczególnie w Sowietach, idzie po linii misternego piłowania rozumu i układania kapliczek w butelce. Ta wojna jest już wynikiem tego kierunku rozwoju umysłowego, bo wszystkie ustroje powojenne, takie czy inne, były udoskonalaniem bez poczucia granicy. Komunizm doszedł w tym do zupełnej aberracji. Życie mści się okrutnie. Tym okrutniej, czym bardziej ucieka się od niego w dziedzinę teorii, utopii, ślepej wiary w system. Gdy Francja w czasie rewolucji fabrykowała jedną konstytucję po drugiej, Yang uśmiechał się z politowaniem i pisał po drugiej stronie kanału La Manche. Jakąż nieostrożnością jest rzucać się w objęcia teorii, by stworzyć konstytucję. Dziś prawdopodobnie pożygałby się na widok tego, co dzieje się na świecie. Nie tylko konstytucje, całe systemy, ba człowieka nowego chce się tworzyć, rzucając się w objęcia teorii. Jakich teorii interpretowanych przez kaprali i hamów gruzińskich, tatarskich stepowych.